Dzień dobry Państwu, witam 20 stycznia, Karolina Lis, zapraszam na wydarzenia. Dostał prawie 2 miliony złotych odprawy, a sądzi się o 50 tysięcy. Adam Sawicki, były wiceprezes zarządu KGHM, od kilku miesięcy spotyka się na sali sądowej z przedstawicielami miedziowej spółki. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chodzi o pieniądze, które miał dostać oprócz odprawy, kiedy to po roku sprawowania przez niego funkcji w zarządzie został odwołany na wniosek prezesa Herberta Wirta. Adam Sawicki pracował w zarządzie koncernu zaledwie rok, od września 2012 do września 2013. Razem z nim miejsce w zarządzie straciły jeszcze dwie osoby, Włodzimierz Kiciński i Dorota Włoch. Wszyscy mieli podpisane 3-letnie kontrakty. Panowie otrzymali odprawy. Nie dostała jej tylko Dorota Włoch, która sama zrezygnowała z funkcji. Adam Sawicki jest teraz prezesem jednego z największych telekomów w kraju. Próbowaliśmy dodzwonić się do obecnego prezesa T-Mobile. Hi, you've come to the voicemail of Adam Sawicki. I'm sorry, but I cannot answer your phone right now. But if you leave your name and telephone number, I'll get back to you as soon as possible. Adam Sawicki w 2015 roku udzielił wywiadu dla Forbes. W jednej z wypowiedzi o pracy w KGHM możemy przeczytać. Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale po latach pracy dla międzynarodowych inwestorów miałem chęć zrobienia czegoś dobrego także dla kraju. Wydaje się jednak, że zrobienie czegoś dla kraju ma się nijak do sądzenia się o 50 tysięcy złotych ze spółką z udziałem Skarbu Państwa. Szczególnie kiedy koncern jest w tak złej sytuacji finansowej, dywidendę wypłaca z kredytu, a na przykład ZG Lubin od dawna jest nierentowne. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy pracowników właśnie tej kopalni. Co ja sądzę? To ja mówię, to było do przewidzenia, że po prostu wyciągnął pieniądze z kombinatu. Nic więcej. Nie znam szczegółów, gdybym znał szczegóły, mógłbym się wypowiedzieć. Nie znam szczegółów. Gdybym znał szczegóły, to na pewno bym sobie powiedział. No, wydaje mi się, że dziada z siebie robi. Jeżeli wygarną taką kasę, 50 tysięcy to jest na waciki po prostu, nie? Gdy Adam Sawicki był wiceprezesem zarządu KGHM, miedziowa spółka mocno wchodziła na rynki światowe. W Forbesie również czytamy. Moim zadaniem było wprowadzenie do firmy bardziej globalnego systemu zarządzania. Możemy tu mówić o zarządzaniu także przejętą przez KGHM kanadyjską spółką Quadra FNX. Przypomnijmy, że dziś po zmianach w Radzie Nadzorczej miedziowego potentata także tej inwestycji mają się przyjrzeć jej nowi członkowie. Dyżurny głogowskiej policji uratował 26-latka, który chciał się zabić. Jego szybka reakcja oraz umiejętnie poprowadzona rozmowa udaremniła kolejną próbę samobójczą. Sierżant Tomasz Szczepański pełnił tego dnia dyżur w głogowskiej komendzie. To on odebrał telefon od desperata. Odebrałem telefon od mężczyzny, który twierdził, że chce popełnić samobójstwo. Chce się powiesić w lesie. No, nawiązałem kontakt. Chciałem, żeby się nie rozłączył oczywiście, żeby uzyskać jak najwięcej informacji, gdzie ten mężczyzna się znajduje, gdzie, w jakiej miejscowości. No, udało się uzyskać takie informacje, no i dzięki czemu udało się uratować mężczyznę. Policja znalazła mężczyznę w lesie w okolicach Głogowa. Patrol przewiózł go do komendy policji. Okazało się, że nie była to jego pierwsza próba samobójcza. 26-latek podjął już próbę samobójczą kilka godzin wcześniej. Była to próba powieszenia się. To zauważyli jego znajomi, uratowali go, odcięli go wtedy z tej pętli. Natomiast taka informacja do nas nie dotarła o tej próbie samobójczej. Również no, chyba nikt nie został poinformowany. Zatrzymali to dla siebie. Ta druga próba mogła się już do tego młodego człowieka skończyć tragicznie. Jak mówi rzecznik głogowskiej policji, takie telefony nie należą do rzadkości. Z reguły są to telefony od osób, które mają taki zamiar. Często wystarczy, że w sprawie zainterweniuje dzielnicowy lub patrol policyjny zostanie wysłany, jeżeli to jest sprawa nagląca, rozmowa, czasami przywiezienie takiej osoby tutaj, rozmowa z nią, poproszenie o konsultację z lekarzem, to jest wystarczający powód. Często są to osoby nietrzeźwe. 26-latek został skierowany na konsultację psychiatryczną. Czyja to zguba? Pytają uczciwi pracownicy kolei dolnośląskich, którzy własnym oczom nie wierząc, w jednym z wagonów natknęli się na znaczną sumę pieniędzy. Znalezisko przekazali do Legnickiego Biura Rzeczy Znalezionych. Tam zguba czeka na właściciela. Plik banknotów na właściciela czeka w Legnickim Magistracie. Pechowy pasażer odzyska pieniądze, jeśli tylko udowodni, że należą do niego. Ostatnio wpłynęło do Biura Rzeczy Znalezionych z kolei dolnośląskich. Znaczna kwota pieniędzy w walucie obcej, niestety nie mogę powiedzieć ile, gdzie znaleziona, no i szukamy
teraz osoby, która zagubiła. Dlaczego urzędnicy są tak tajemniczy? Nie podają ani znalezionej sumy, ani waluty. Nie wiadomo też, na jakiej trasie i kiedy podróżował pasażer z kieszeniami po brzegi wypchanymi pieniędzmi. Dlaczego nie możemy mówić o szczegółach? Plik banknotów był niezabezpieczony. Nie możemy w żadnym momencie zweryfikować ani do kogo należał, ani w jaki sposób był przewożony. A ponieważ była to całkiem spora kwota, więc może być bardzo duże zainteresowanie odbiorem tej nagrody, ponieważ nie możemy zdradzić szczegółów, nie możemy też naprowadzić osób potencjalnie zainteresowanych tymi pieniędzmi, jak one wyglądały, jaka to była kwota, w jakiej walucie i jaką sumę stanowiła. Jak się okazuje, roztargnienie w podróży pociągiem towarzyszy wielu pasażerom. Polara zgubiłam. Tak się skończyło. Rzadko zagadałam, że wysiadłem, zostawiłam. Znalazł się? Tak, oczywiście, tak, tak. Można było odebrać w biurze rzeczy znalezionych. No wód trzęsie, ale naprawdę, kulturka była, kulturka. Portfel, telefon. Z gotówką? No, ale nie z taką chyba dużą. Także udało się znaleźć? Na szczęście konduktor był uczciwy i mi oddał. Legnickie Biuro Rzeczy Znalezionych pęka w szwach. Trafiają tu przeróżne przedmioty zarówno od osób indywidualnych, jak i firm czy instytucji. Sporą ich część stanowią jednak rzeczy pozostawione przez pasażerów kolei. Właśnie udało się odnaleźć właścicielkę jednego z telefonów komórkowych. Już żeśmy ustalili, kto to jest i ta pani będzie u nas na dniach, w tym tygodniu. Tu jest kurtka i dwa garnitury. Urzędnicy apelują do wszystkich, którzy w pociągu pozostawili telefon czy inny bagaż, spisując go na straty. Możliwe, że zguba czeka na właściciela. Na kolejarzy można bowiem liczyć, bo uczciwości mają istny pociąg. 30-letni kierowca Opla potrącił 74-letniego mieszkańca Lubina, który przechodził przez ulicę. Do zdarzenia doszło na ulicy Paderewskiego. Starszy mężczyzna ma złamaną nogę. Został przewieziony do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Wstępnie ustalili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz grupy dochodzeniowe śledczych, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia. 30-letni mieszkaniec Lubina, który kierował samochodem marki Opel, wiemy już, że był trzeźwy, potrącił 74-letniego mężczyznę, który przechodził na oznakowanym przejściu dla pieszych. Policjanci, wyjaśniając okoliczności tego całego zdarzenia, podjęli decyzję, że do decyzji sądu zatrzymają prawo jazdy temu kierującemu. Tak jak powiedziałem wcześniej, pracowali na miejscu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, grupy dochodzeniowe śledcze i dokonali tam oględzin tego miejsca zdarzenia. Dopiero tutaj postępowanie, które będzie prowadzone, wyjaśni nam, kto w nim tak naprawdę zawinił. Jednakże tutaj wstępne ustalenia wskazują na kierowcę samochodu, dlatego też zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Poszkodowanego 74-latka przewieziono do lubińskiego szpitala. Była przeprowadzona diagnostyka i okazało się, że ma złamaną nogę. W związku z tym został przyjęty na oddział urazowo-ortopedyczny, gdzie leży z nogą na wyciągu. Nie wiadomo jeszcze, czy czeka go operacja. Lekarze dopiero podejmą decyzję w tej sprawie.